Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Mortal Shell. I naprawdę bardzo się cieszę i dziękuję, że jesteście do tej pory w tej serii i ją oglądacie nadal. I na samym początku tego odcinka mam dla was cudowną wiadomość. Po prostu powinienem rozpocząć ten odcinek od odzyskania chyba około 2000 punktów TAR. A problem jest taki, że rozpoczynając nagrywanie tego odcinka, położyłem pada i zrobiło się coś takiego, a ja stałem na schodach. Więcej chyba nie muszę mówić, nie? Także nie mam już niczego do odzyskania, ponieważ spadłem w przepaść, zanim rozpocząłem odcinek i zanim rozpocząłem nagrywanie. Także cudowna informacja po prostu. Takim optymistycznym akcentem rozpoczynamy ten materiał. Moi drodzy, mam nadzieję, że dalej wam się seria podoba, że chcecie jej oglądać więcej, bo powiem wam, że ja po prostu niesamowicie się wciągnąłem w tę grę, o czym najlepiej świadczy to, że tyle odcinków ostatnio dostaliście i dałem radę mimo wielu rzeczy do robienia, to jakoś jednak ponagrywać i powrzucać dla was. Także spróbujemy dostać się teraz do tej jaskini z... What? Do jaskini z bossem. W zasadzie powinien powiedzieć jaskini, w której był boss, bo już go nie mamy. Na szczęście do załatwienia. Ale dostał w łeb. I tam były różnego rodzaju rozwidlenia. No i właśnie fajnie byłoby sprawdzić te inne ścieżki i dokąd one nas doprowadzą, nie? Koleś się przewrócił. To jest po prostu cudowny efekt. Co prawda mogło być trochę więcej animacji, ale naprawdę się nie czepiam, ponieważ no w o wiele bardziej budżetowych Dark Soulsach na przykład jest też jedna animacja backstaba na tej samej broni. W sensie, że na przykład nie ma losowo, że się odpali raz taka animacja, raz taka jakaś inna, więc nie czepiam się, co do tego, okej? Chociaż powoli czuję takie coś, że hej, fajnie gdyby tutaj było więcej przeciwników, którzy nie są, uwaga, humanoidami. To jest bardzo częsty problem Souls-like'ów, że masa przeciwników to są humanoidy, bo takich jest łatwiej zrobić. I później można ich modyfikować delikatnie, a jeżeli by się chciało robić za każdym razem coś innego, no to jest po prostu tworzenie od podstaw nowych wrogów, nie? Powiem szczerze, przebiegnięcie wydaje się być bardzo kuszącą opcją, aczkolwiek... Okej. Doskonale sobie zdaję sprawę, że wystarczająco dużo już doświadczenia potraciłem w tej serii i fajnie byłoby jednak troszkę go zdobyć też. Myślę, że dalibyśmy radę przebiec, szczerze mówiąc. Okej. Ładnie można przeplatać zombie ataki. Ten nożyk robi doskonałą robotę w lewej ręce. To sobie gra, po prostu czego koledzy nie żyją. Dobra, no i proszę. I naprawdę, trzeba oddać to, że twórcy tej gry stworzyli nieprawdopodobnie mroczny świat. Z niezwykle zajmującym klimatem i naprawdę jest on cały czas dobrze zachowany. I to nie jest tak, że jest to gra, która trzyma nas w niesamowitym napięciu i męczy nas w efekcie. Właśnie jakoś nie odczuwam czegoś takiego. Ej, tam jest skarb, okej. Chociaż to może być taki, który, wiecie, zregenerował się. To nie znaczy, że coś przegapiłem. Mam nadzieję. Dobra. Mamy ich z głowy już prawie. Udało się bez straty życia nawet to jakoś rozegrać. Powiem wam, że coraz bardziej się przyzwyczajam do jej powłoki, aczkolwiek chcę jednak być akolitą. To jest coś, co mi najbardziej odpowiada, ze względu na ogromną ilość staminy, bo tutaj muszę ją bardzo kontrolować i nie mogę tak naprawdę, mam wrażenie, rozwinąć do końca skrzydeł. Ej, nie było nas tu jednak. Okej. A po drugie, problemem też jest tutaj troszeczkę to, że nie mam dużej mobilności, w sensie mam wrażenie, że ta postać jest strasznie ociężała taka. Co w połączeniu z szybką bronią, no trochę stoi w sprzeczności. Dobra, czas się wycofać, bo zaraz mnie dojadą tu. No, może zmienimy cel? Ale o wiele lepiej gra mi się po tych zmianach z wyświetlaniem życia przeciwników i samych w sobie obrażeń. Jakoś miło to widzieć. O, proszę bardzo.
Troszeczkę doświadczenia jeszcze pozyskaliśmy. Pięknie. Wiem, że tu u góry jest kolejny. Z tym, że ja chciałbym pójść w tę stronę. Dobra, pięknie. Cholera, czy ja będę musiał z nim walczyć tutaj? Chyba tak, bo to jest ten początkowy. O, jak się poderwał, nie? Niespodziewanie to było. I bardzo niepodobne do nich. Fajny jest ten taki skromny, ale jednak dość czasami pomagający efekt zatrucia naszych przeciwników. Jesteśmy w jakimś takim sektorze tej lokacji, w którym mnie nie było nawet. I w ogóle co do eksploracji też tak warto powiedzieć, bo w ogóle bardzo wam dziękuję za to, że napisaliście, że czasami macie wrażenie, że chaotycznie eksploruję. I powiem tak, też mam takie wrażenie. Staram się robić to jak najbardziej w taki sposób ogarnięty. To są fajne takie drobiazgi, nie? Że depnięcie jest fizyka. Ale staram się to robić w jakiś sposób najbardziej taki kompleksowy i taki też, żebym wiedział, gdzie jestem, co sprawdziliśmy, żebym gdzieś nie błądził i tak dalej. Ale trzy rzeczy. Po pierwsze, świat jest mega podobny. Jest to podobna kolorystyka, jest to po prostu las, gdzie brakuje jakichś takich czasami, dla mnie osobiście, nie mówię, że to jest minus, ale to utrudnia mi trochę eksplorację. Brakuje jakichś takich mega charakterystycznych punktów. Kolego, nie tak. Więc czasami mogę wrócić do miejsca, w którym byliśmy. Po drugie, czasami trzeba wrócić do miejsca, w którym byliśmy, bo świat ma taką konstrukcję, że jest bardzo otwarty i często krążymy wokół tego samego miejsca, że chcąc coś zobaczyć, widzicie, tu jest ta wielka żaba na przykład. Chcąc coś zobaczyć, musimy po prostu czasami wybierać, którą ścieżkę wybieramy. Znaczy, wybieramy ścieżkę, którą eksplorujemy i z jednej ścieżki nam się robią trzy. Odrzucamy dwie, idziemy jedną, ale potem mam ochotę gdzieś się cofnąć. A cofając się, mamy kolejne ścieżki i potem zastanawiam się, którą z nich obrać. I tak wszystkie sprawdzimy i tak w sumie to robię w tej serii, więc generalnie raczej nie powinienem niczego przegapić. Z tym, że no czasami trudno stwierdzić... O Boże. Trudno stwierdzić, która droga jest tą właściwą. Która to będzie taka główna ścieżka. I czasami mam wrażenie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak główna ścieżka, wiecie? No. Okej, ja się powtarzam. Nie będziemy walczyć, rzecz jasna. Bo byłoby to trochę głupie. Zastanawiam się, czy przejść przez ten budynek po prostu. Chyba tak zrobię. O, prawie mi się wbił w pułapkę. Czy on będzie mnie gonić? Nie powinien. Drzewo z nietoperzami robi nastrój niesamowity. Nie jestem pewien, czy tę ścieżkę sprawdziłem do końca, więc jak ja teraz jestem na przykład przy okazji, to sobie to zobaczymy. O! Wybił mnie. O mój Boże, ale rąbnął. Nie chcę zapeszać, ale nie miałem jeszcze sytuacji, żebym gdzieś się zablokował i to jest naprawdę super sprawa. Nie mieliśmy takiego, wiecie, buga. Nie było mnie tu. Dobrze, tu jednak zajrzałem. Slurry of Thaw. Okej. Całkiem sympatycznie. Mhm, a to miejsce już znamy też. Znaczy, generalnie te wszystkie miejsca tutaj praktycznie znamy. Bo właśnie krążyłem tutaj, wybierając te ścieżki. Tylko jak widzicie, to wszystko jest niesamowicie połączone ze sobą. I ten świat, po trzecie, właśnie chciałem powiedzieć, jest bardzo taki otwarty, że
Mamy gigantyczną przestrzeń. I czasami widząc jeden skarb, idziemy do kolejnego po prostu, przez co musimy czasami odrzucać jakieś te skarby. Albo idziemy od jednego do drugiego i wiecie, to będzie tak działało, że ostatecznie zboczymy całkowicie z naszego kursu, a nie porzucimy skarbu, który widzimy przecież, nie? Logiczne. Tutaj jeszcze mamy jakieś specjały do pozyskania. Jestem ciekaw bardzo, o co chodzi z tymi kluczami i kiedy będę w stanie cokolwiek tutaj otworzyć w tej grze. Bo mieliśmy chyba dwie skrzynki, które byłem w stanie otworzyć tak wcześniej. Dobra, trucizna weszła. I tu mnie nie było, bo mamy skrzynkę. Bo tutaj to się mogło zrespić, ale tego nie otwierałem na pewno. Ej, aż dwie żaby! To powiem wam, że to są całkiem zacne skarby. Tak ilościowo, no to tak byśmy 200 punktów zdobyli. No. Oj, to było bardzo niepotrzebne. Jezu, już myślałem, że to jest kolejne przejście, to bym chyba zwariował, wiecie? Naprawdę. Mamy jeszcze chyba z 3 do sprawdzenia. Ale skoro już jestem na samym końcu praktycznie tego wzgórza, na które nie wiedziałem, jak się dostać, a widziałem, że jest z niego zejście, no to głupio byłoby go nie sprawdzić do końca. Tylko jeden? I to jest jeszcze NPC, słuchajcie, który wygląda jak przeciwnik. Wow! Buckhead. Sam jesteś szczurem. I mean, on your person. If it's not too much trouble, can I have a bite? No dobra. Cheers. You're less of an asshole than you look. I gotta say, I love the way their little bones crunch. But I always end up with a little fur stuck between my teeth. I co to już? Is that? It can't be. Oh, the finest moonshine I've ever seen. May I have a sip? No dobra. Brings a tear to my eye. You're a saint. Drop by any time, brother. Brother. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie chciał. Generalnie widzę, że się tutaj zaprzyjaźnić możemy z nim, ale coś nam to da? Czy on tylko wyciągnie nas z rzeczy? Welcome to join me, you know. Living the brigand life. Drinking moonshine, snacking on rats. What's the use in trying so hard anyway? What does any of it matter? Let's enjoy our short lives. What do you say? Best friends forever? Brzmi legitnie. Oczywiście, że tak. Come on, o kurde, nie mierzę w to. Take a seat and have a drink. Czy on nas kurczę zaraz nie zamorduje tutaj? We can watch life pass on by. Najlepsi przyjaciele na zawsze. Ale fajny motyw. Ten potwór tam jest jakiś za nami. O, nie jeden.
Kurde. Mam nadzieję, teraz ta lokacja nie będzie pełna potworów przez to. Co się stało? Czekajcie, co się stało właśnie? Czy ja przeszedłem grę? What? Przepraszam bardzo, nie. Co się stało? Mogę to cofnąć? Nie chcę być jego przyjacielem. Co się właśnie wydarzyło? Nie myślimy, że to się gra skończyła. Że to jest jakiś happy end, że sobie usiedliśmy tutaj i dokonaliśmy żywota. Ja myślałem, że to było tylko takie fabularne gadanko. Co się stało? Co jest grane teraz, kurde? Co się stało teraz? Czy to mnie cofnęło w moim progresie, czy ja nic nie straciłem? Nie rozumiem. Nie, że to nie jest jakiś tryb nowej gry plus, czy coś takiego. Ej, nie rozumiem. Nieważne. Tak czy inaczej. Powinniśmy iść tędy. Chociaż w sumie, skoro ona tutaj jest. Miałem zawał, że gra mi się zakończyła. Zobaczmy w sumie. To nie było to. To jest fajne. 2500 kosztuje. Oczywiście w założeniu, że będę chciał z tej powłoki korzystać jakoś super długo. Na razie niech jeszcze będzie. Pójdziemy sobie tutaj dalej. A, to musimy ominąć. W tym miejscu właśnie był boss, słuchajcie, ostatnio. Do tego miejsca zmierzałem. I tak, na prawo ścieżkę sprawdziłem. Właśnie tam teraz byliśmy. Tamtą ścieżkę mamy sprawdzoną. Zatem zostają nam jeszcze dwie... lub nawet i trzy. Po kolei chciałem pójść, żeby się nie zagubić później, więc... Czekajcie, zdaje mi się, że ta ścieżka jest tutaj na dole. Tu jest jedna. A mi się wydawało, że może nawet i trzy tu były. No czekajcie, jest wyjście. I tu jest ta ścieżka, okej. To może sprawdzimy najpierw boki w sumie, a potem dół. Bo wydaje mi się, że boki mogą być taką mniejszym wymaganiem. Ewentualnie ja teraz przejdę do miejsca, w którym już byliśmy wcześniej, tylko że na przykład, nie wiem, nie zauważyłem tego wyjścia, czy coś w ten deseń. Wiecie, jest takie prawdopodobieństwo, że aż tak dokładnie tego nie poeksplorowałem, jak mi się wydaje. Znaczy, inaczej, że właśnie tak bardzo dokładnie to poeksplorowałem, jak mi się nie wydaje. Nie rozpoznaję tego. Zaraz, czy to nie jest to drzewo? Nie mam pojęcia. Coś tu łazi. Trudno mi powiedzieć, czy tutaj byliśmy. Bo właśnie wygląda to podobnie, ale chyba nie. Przejdziemy się kawałek, zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Najwyżej trochę po prostu doświadczenia zdobędę na nich i tyle. Ta broń mi strasznie przypomina coś, co było w The Surge 2. O Boże. A tak się śmiałem z tych pułapek, nie? No nie wiem ile razy. Z 5 razy wszedłem w pułapkę w tej grze? Jak na mnie to jest super wynik. A! Nie było mnie tutaj. Już to widzę. Nie kojarzę takiego obozowiska, plus skarb jest. Ale serio nie skojarzyłem tego obozowiska. Nie zasegurowałem się tylko skarbem. O, resztę. Dobra, trucizna go dojechała. O, i proszę bardzo. Dwa razy alkohol nam wypadł już. Szkoda, że nie możemy niszczyć takich skrzyneczek, nie? Albo otwierać ich większej ilości. Czy mnie z samej góry próbował ustrzelić? Nie, stąd. Idzie kolejne. Ale tu jest czysto. Nie ma żadnych przejść pobocznych. Ale tutaj chyba będzie kolejna powłoka w ogóle.
Tak mi się wydaje, że ten... Znaczy, przy tamtym płonącym czymś byliśmy, ale nie kojarzę, żebyśmy tę lokację do końca poeksplorowali. Na pewno w tym zakamarku mnie nie było. No, skrzyneczka jest pusta. O Boże. Za bardzo na pewniaka się w nich wbiłem. Musimy wyeliminować tych najsłabszych najpierw. No ale jak ten podchodzi... Okej, okay, to niech zginie! Jak tak się spieszę. Dobra, gincie. Bardzo fajny ten efekt, że oni się boją tego, jeżeli zobaczą, że mocniejszy od nich ginie. Bo jeżeli ginie ktoś na takim samym poziomie lub niższym, to mają to gdzieś. W sumie fajnie. Chociaż może czy na tym samym poziomie, jak ktoś ginie, to nie powinni reagować, to już jest kwestia dyskusyjna, no ale że słabszy, no to wiadomo, że nie ma powodu do paniki dla nich, nie? Jeżeli zakładamy, że mają gdzieś, to czy ich kumple giną, czy nie? Tam mnie nie było. Ale pójdziemy do końca jeszcze w tamtą stronę. Bowiem mogłem tam też coś zostawić. Nie patrzymy aż tak chyba dokładnie tego wszystkiego. Nie będzie grzybek. Mamy żaby. A szczurów już nie, bo dałem ostatniego. Widzicie, ostatniego szczura podrawałem. Ja to jestem, nie? Okej, okay, zabiło go. Tutaj byłem, jak widać, dość dokładny. Tutaj nawet kojarzę, że skarb był w tym miejscu. A nie wiem, czy ci mnie nie pozabijali ostatecznie. Ci kusznicy. Właśnie, czy w tym miejscu. Tak chyba było, nie? Że tutaj zginąłem. Na pewno pamiętacie lepiej ode mnie. Boże. Ej! Aha, nie miałem jeszcze... O Boże, to mój błąd. Niesamowicie dużo możemy przeskoczyć. No, uderz. Się zregeneruje w tym czasie. Mhm. I po drugiej stronie są znowu ci. Wrażenie, że z nimi walczyłem. Czemu mam takie wrażenie? Bo na pewno z nimi walczyłem. Oj, oni gadają. Boże. Aż normalnie moja postać sama chciała wyprowadzić kolejny atak, widzieliście? Się rozpędził. A, czyli jak ginie ktoś na ich poziomie, to też się boją. Okej, okay, to ma sens. Jednak to też im potrafi napędzić stracha. Jeszcze zostaje nam tylko ta prosta ta ścieżka na dole z tej jaskini. Nie wiem, czy to nie jest ścieżka do tych podziemi. Chyba jest. Tam też musimy w sumie poeksplorować. No może bym poszedł od razu. Plus
To byłoby dobre, bo chyba tutaj nie pokonałem tego gościa, co broń dropi. Jeżeli to jest to miejsce, oczywiście. A nie wiem jeszcze. Jeszcze to jest dla mnie zagadka. O mój Boże, wybił mnie z tego. No co?! Co?! Naprawdę?! Cholerni kusznicy! O mój Boże! Co teraz? Przeszedłem tutaj kurde kilometry do przejścia. Istne kilometry. I've kept your flesh safe, foundling. No super. Ale my musimy pójść teraz tak, na dół. No właśnie, to jeszcze górę musimy zobaczyć w sumie z drugiej strony. Ale nie, nie, nie w tym miejscu, w tamtym. W tych ruinach. Nie pamiętam, gdzie one były. No ale na pewno tam trafię, także spokojnie. Wiem, że definitywnie będę musiał to ogarnąć. Dobra, chodźmy już tutaj. A na dół pójdziemy na końcu. Pójdziemy tam. Mam nadzieję, że nie będzie checkpointów żadnych. Przebiegnę przez nich, myślę. Dlatego tego nie będę nawet wycinać, ponieważ wydaje mi się, że to jest wysokie ryzyko śmierci. Skorzystam z żabki, aby ułatwić sobie przebieganie. O, jednak taka ilość staminy mi się naprawdę przyda. Okej. Okay. Kurczę, jak król, który się bawi w jakieś górnictwo wygląda moja postać tutaj. Dobra, lecimy. Nie no, nie cierpię tych kuszników, naprawdę. Najbardziej irytujący przeciwnik w tej grze, bo trzeba do nich podbiegać. I mało robią, ale właśnie są jak komary, że irytują. To jest to miejsce, z tą świątynią. Dobra, możemy wejść w sumie. I będziemy mogli poeksplorować to miejsce sobie. Mhm, to tutaj chyba się wszystko domknęło. W sensie już chyba wiem, co to jest dokładnie za miejsce. Bo trochę czasem tu nie było. Tak, tu jest ta księga i będziemy musieli zawalczyć sobie. Dobra, to wszystko jest jasne. I generalnie tamta lokacja jeszcze do sprawdzenia nam zostanie, nie? Yes. Nie chcę na razie. Możemy to pominąć, bo już znamy tę animację zresztą. Czy tam cutscenka, wiadomo o co chodzi. Okej, okay, Harden znowu. Z tym, że to będzie taki kostur jakby, czy włócznia w zasadzie. Nie wiem, czy ja mogę go zatruć. No teraz ja mam przewagę prędkości. Nie sądzę, że będę z tej broni korzystał, bo ta, którą mam, naprawdę mi odpowiada. Ale nie zaszkodzi się wyposażyć w coś takiego, nie? Dobra. Ej, 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 mocno bije. Nie mam leczenia standardowo. Nie zatruło go. O Boże. Ale dostałem teraz. Rozpalił się jeszcze. Ale nie wiem, czy to do końca już będzie trwało, czy to jest tylko takie... To jest chyba tylko jego zdolność specjalna, nie? Szkoda, że ja na swoich tych toporkach nie mam niczego. Jeszcze.
On jest mam wrażenie najmocniejszy. Znaczy z uwagi na zestaw ataków, nie? Jakoś najtrudniej mi się z nim walczy. Ale generalnie nie są to proste starcia, muszę przyznać. O, tak coś czułem. Że to się może nie udać. Kurde, ale zostaniemy na tej powłoce, na tę walkę. Ona dużo daje, kurde. Dużo mogę przeżyć i to jest ważne. Obrażenia z wyskoku są zresztą takie same, nie chcę żadnej ryby wołać. Nie chcę też pod ścianą walczyć. Okej, ze spokojem. No. Nie wiem, czemu w sumie to uderzyło. Ej, 100 obrażeń prawie mu nabiłem. Wyglądał całkiem sympatycznie. O nie, 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 nie. Najgorzej, że wtedy mnie tak strasznie obił. Skorzystałbym nawet z tej żaby, ale... Czy to aż tak mi się przysłuży? No nie sądzę. Ej, sięgnąłem go tym! Ja pierdzielę. Mhm, rozpalił się. Jezu, jak się wściekł teraz. A, czyli jak mi ta... Skorupa uratowała. Się utwardzenie, nie? O, ale go kurde pociechałem teraz. Też na obrażenie to się za bardzo nie przełożyło. I widzę, że ma tam truciznę na sobie, no ale on jest odporny na takie coś, nie oszukujmy się. Chociaż chyba mu jeden HP zabrało teraz. A może jest odporny, ale minimalnie mu schodzi? Albo wydawało mi się, nie wiem. Dobra. Nie powiem, że powinno się udać, ale powinno się udać. I mamy to! Udało się! Fantastycznie, nie było aż tak źle. Musimy go pociechać jeszcze tutaj. Ale bardzo proszę o broń. I nie wiem, czy tym przypadkiem już nie jest ostatni oręż, nie? No, mieliśmy miecz, mieliśmy tam taką... Takie długie... Włóczniowe coś. Mamy te toporki, mamy teraz tą. Ten taki kostur jakby. Także wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, wszystko, jeżeli chodzi o oręż w tej grze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczmy. No. Takie cudo. Dość powolne i bardzo dużo zżera staminy. Ja myślę, że zostanę potrzebny tej poprzedniej broni, aczkolwiek... O kurde, to normalnie jak z wolnym tempie wygląda. Aczkolwiek myślę, że to też jest całkiem fajna sprawa, taka broń. Czyli tak, generalnie mamy jeszcze tylko jedną skorupę do zdobycia i do pokonania bossów. Będę musiał się wybrać po tym przedmiot w następnym odcinku, wiecie? Bo nawet wiem, gdzie on jest już, ze sprawą waszej rady z komentarzy. Także też bardzo chciałbym podziękować tutaj z tego miejsca
za wszystkie rady, jakie po prostu piszecie. Yes. Ten akurat wiadomość z podpowiedzią napisał Albercik 777, z tego co pamiętam. Także Albercik, jeżeli to słuchasz, bardzo dziękuję, bo się przydało. W przyszłym odcinku sobie zdobędziemy właśnie ulepszenie tych toporków i to będzie naprawdę znaczące, bo to będzie ulepszenie, które daje mi właśnie ten specjalny atak, nie? Na razie nie potrzebujemy. Chociaż nie. Więc cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. W przyszłym myślę, że możemy na spokojnie sobie tutaj poeksplorować dokładnie tę lokację. Będzie co robić, niestety. Będzie z kim walczyć i mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli tak, oczywiście zachęcam do stawienia kciuka w górę, do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.